Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych zacnych i wspaniałych przygód. Jest tutaj ze mną Sebulba2137, zwany jako 2015. No. Dzień I dobry. jak widzicie, tutaj jakiś upgrade wszedł, bo wcześniej mieliśmy taką monopałę, a teraz mamy stereopałę, jak widzicie. Nie, czekaj, to ja to zupgrade'uję, czekaj, nie idź jeszcze. Ja to jeszcze bardziej podrasuję. Kurwa, jakie to jest określenie, monopała i stereopała, no nie. O nie. Ale jak co... Potem się zrobi na innym miejscu tego typu miejscówek, która będzie już stała, ale patrz. Dobrze. Ogólnie to tak wprowadzę was w klimat i w temat w ogóle dzisiejszego odcinka. Otóż dzisiaj będę dalej kontynuował robienie tej zbrojowni, dlatego że tym razem będę bardziej od środka tam robił. Miejsce do powitań pożegnań. O, elegancko. Dziękuję Dobrze. bardzo. Sebusiek i Michałek, elegancko. Bardzo mi się to podoba. 10 na 10 IGN, nawet 11. I my jesteśmy nawet trochę lepsi niż na przykład taki CTSG czy JJ Joker, ponieważ oni robili na przykład dużo rzeczy offscreen, a my wam cały czas pokazujemy, co robimy i objaśniamy wam jakiekolwiek tam budowle chcemy. Dokładnie. Ale Ale niestety... Co to za wywyższanie się? Ty kurwa, zadowolony jesteś z siebie? Tak. Tak, bo na przykład oni robili wszystko poza ekranem, a my jesteśmy rzetelniejsi. Robimy rzetelne filmy i rzetelne testy. W międzyczasie większość widzów. Kurwa, czemu wy to robicie na ekranie? Ja pierdolę. Mam dosyć jednak oglądania piątego odcinka, jak budujecie jakiś kurwa. Ale niestety, to jest seria nie dla wszystkich, tylko dla tych najbardziej wytrwałych. Chociaż fajnie byłoby, gdyby wszyscy to obejrzeli. No to pamiętajcie, że tylko ci wytrwali zawsze, kurde, będą do przodu szli. Dokładnie, pamiętajcie, że tutaj mamy serię na modach i my naprawdę, no w tej serii to co my będziemy robić, no my z rozmachem wszystko robimy, nie? A jak... To jest tak. Właśnie, a jako że my nie jesteśmy normalni, bo do normalnych niestety to nie należymy, przykro mi, to będzie jeszcze lepsze, to będzie jeszcze lepsza seria dzięki temu. No bo dokładnie, totalne ale no, pojeby to robią. Dokładnie, ale tylko wariaci są coś warci, więc wiecie. No właśnie, tak więc mamy nadzieję, że się w każdym razie spodoba, a za ten czas ja tutaj robię piecyk, żeby palić, znaczy co? Znaczy, żeby ogólnie porobić fajne rzeczy z tym piecykiem. No i cóż, trzeba przygotować sobie kamienne półpłytki. Wypadałoby wręcz. Przydadzą mi się. I przy okazji kamienne cegły do ścian, ponieważ tu będziemy sobie ściany robić. Takie wiecie... Na kamienne cegły to wiesz, dwa sposoby są ogólnie, tak tylko ci chciałem powiedzieć. A jakie? Możesz niby kobyl przetapiać, ale możesz też iść i zamek bardziej obrabować, bo ja tam ostatnio byłem i trochę kamiennych cegieł sobie podjebałem. No wiesz, no chciałbym, ale no tu chciałem sobie już przygotować, a tak to bym musiał lecieć tam niby. No niby tak, no ale... Ale cóż. Ale cóż, panie i panowie. No, pokazuję i objaśniam tutaj wam... Jak będzie ta budowla wyglądać. Miejmy nadzieję, że wam się to spodoba. Ała, i przy okazji się uderzyłem nogą w biurko, tylko kurde w krzesło. A ja teraz zrobię coś, powiem coś bardzo chamskiego. Mhm. Każdy mówi, mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja nie mówię oczywiście, że to jest coś złego, sam tak mówię. Ale jakby tak powiedzieć raz, a ja mam kurwa w dupie, czy wam się to spodoba, chuj. No, można tak też powiedzieć. A ja mam generalnie, to powiem wam, że mi koło dupi lata. Koło dupi lata, kurde, czy wam się to spodoba, czy nie, kurde. Albo oglądacie, albo nie, no i pozdro, kurde. No i JW i Spartem. Znaczy, dobra, nie, dobra. Ej, ale JW to niekoniecznie musi obrażać tutaj naszych wspaniałych widzów, tylko JW to może być jebać Wawel na przykład. Albo Wrocław. O, ale Wawel też, bo Wawel to takie trochę średnie czekolady ma i takie kurwa bez smaku, fuj. No a sam Wawel w Krakowie to wiesz, to tak średnio, tak smogiem wawelskim zajeżdża trochę. W ogóle
To miejsce, w którym my teraz jesteśmy, to jest taki Wrocław. Tak prawdziwy Wrocław wygląda. A że taka bieda, tam jak pokazywaliśmy i objaśnialiśmy na Wrocławiu dwa. Tak, tam to w ogóle kompletnie, to jest prawdziwy Wrocław, a nie tam jakieś, kurde, wielkie miasto. Kurwa, od kiedy Wrocław jest wielkim miastem? Weź ty mi powiedz, ty. Breslau, Jungen? Nie wiem, nigdy. Ja słyszałem, że to taka bieda jest, kurde. Kurwa, to ktoś teraz z Wrocławia ogląda. O, już wiem, jak ja was spotkam, ale będziecie mieli w pierdół. O Jezu, a ja we Wrocławiu to kurwa nagrywam i co? Tak więc, jeżeli ktoś takie, w sumie tak, to już zaraz polecę. Ale jeżeli ktoś, o kurde, o nie, Silver Skeleton, Spooky Scary Skeleton. Daj mi znać, jak będziesz spał. Idę właśnie, biegnę. Bo zjadłem sobie kurczaka z rożna, który jest pyszny. Kurczak z rożna, kurde, coś pięknego. Widzisz, taka budka z jedzeniem zajebista. Szkoda tylko, że on taki troszeczkę mało przyprawiony. Ja bym tam dodał więcej jakieś paprykę. Jakby to powiedział Makłowicz. Założysz sobie budkę, kurwa, z jedzeniem albo z kebabem tu w Minecrafcie, to... Najlepiej takie budki z kebabem zrobić. Można. Wziąć uprowadzić jakieś... O nie, to już jest zło, ale słuchaj tego. Uprowadzić jakieś wioski. Okej, ty będziesz w budce z kebabem. Okej, ty będziesz tam robić to. Okej, ty będziesz tam robić to i to. Tak. Ja to śpię dalej, jak coś. Kurwa, no ja nie mogę. Położyłem sobie pochodni znowu. Nie, bo w pobliżu są potwory. A, pierdolę. Ja to, kurde, chyba zaraz wypieprzę te wszystkie, kurde, potwory z tej mojej wyspy i będę miał biedę, kurde, biedę edition. No i widzisz, kurde. Wypierdol tych hejterów stamtąd najlepiej. Albo, kurwa, położę się na skrzynce, o, jeszcze lepiej, albo... O! No nie, obok no... Nawet... Albo chaty też sobie pochodnie połóż, bo to nie jest taki głupi pomysł, żeby tak zrobić. Albo zrobię jeszcze inaczej i ja zrobię coś takiego, o... O, patrzcie w ogóle, patrzcie na to, jaki ja jestem, kurde, łebski Haryk teraz w tym momencie. To daj mi znać po prostu, jak... No nawet to, ja już chciałem się, kurde, ten, na suficie położyć, ja pierdolę. Myślałem, że będę łebski Harry, ale no, coś nie pykło, no cóż, nie pykło. Weź tym chujów tam przegoń. Dobra, wkurwiliście mnie, wyłażę. Wykurwiaj. O. I wypierdalaj, bo ludzie chcą tu spać. Kurwa no! Serio! Z następny ja przylas. Ja mam się tam kurwa wybrać i ja im mam ząbki ustawić? Pytam się. Big Cat przyszedł. No siema, Big Cat. Kitty Cat. Nie, Big the Cat! O nie. Dobra, wybici. Dobra. No czemu nie mogę? No kurde, przecież wybiłem wszystkich, no. Gdzie tu jeszcze łażą? Dobra, w tym. A, Creeper, dobra. Wykurwiaj. Gdzie? O, jeszcze tu. Świetnie, kurde, no spać jak człowiek nie mogę pójść, no. Pójdź się tepnij do mnie. Dobra, już chyba wszyscy, dobra. Cicho, sza. Won mi stąd. No i... Łóżko jeszcze nie tepni. O! Nareszcie się położyłem. Nareszcie. No to są kurwa dymy, no spać nie dadzą, ja pierdolę, no. Ja nie wiem, jak tak można po prostu. Wstydźcie się, kurwa. Człowiek chce spokojnie stać. Znaczy spać. Ty! A w ogóle... Masz może trochę kobla na zbyciu? Jo, mam. Ile? Mam jeden stack, 20 sztuk. A to ci nie będę brał. No dobrze, dobrze. No trudno. Jakby to nasz dobry shitposter JH powiedział. No cóż, no trudno. No trudno, no. No trudno. No trudno. Raz się żyje. Pozdrawiamy Hermana. Pozdrawiamy Hermana, no, pozdrawiamy. Ale i tak JH. JH i z fartem. Dokładnie, JH i z fartem. Sebulba jest tak gruby, że musiał na siebie aż dwa filmy nagrać, bo się nie zmieścił w jednym.
No beka, kurwa. Beka, beka. Ja to nigdy się nie mieszczę, ja to kurwa gruby przecież jestem. Jak się z tym czujesz? Zajebiście. Spokojnie, drodzy widzowie, nie mam anoreksji, ja po prostu se jaja robię, żeby nie było, że już ktoś przyjdzie i powie: no co ty, kurde, anorektyk jesteś, że się uznajesz za osobę grubą? Nie, spokojnie. Nie, on jest po prostu chudy inaczej. No tak. Tak, tak. On jest po prostu chudy inaczej, no to każdemu się zdarza, no nawet najlepszym, no. No, jako że jestem najlepszy, to mi się zdarza cały czas. No. To jest kurwa, czemu nie mogę tego skraftować? O, i będziemy mieli taki wywietrznik. O, to będzie coś pięknego, wywietrznik. Wywietrznik. Tak, bo wiesz, jak o, ktoś... O, ja, ale to, co za debil projektował tego moda? A, to ja. Zjebałem jedną recepturę do kraftowania. Dobrze, pięknie. To jest prawdziwy polski fachowiec, proszę państwa, bo coś mi tam kurwa nie działało i nie wiedziałem, o co chodzi, a teraz już wiem kurwa, o co chodzi. Zamiast węgla drzewnego dałem zwykły węgiel, ale dobra, to jakoś nie psuje za bardzo wrażeń. Tak więc, moi drodzy, jeśli chcecie, żeby Sebastian P. Palnik chciałby, jeżeli chcielibyście, żeby on wam dom zremontował, to dzwońcie pod numer 666. Tak, tak. I on wam z chęcią zremontuje dom. Ale żeby było dobrze zrobione, to już tego nie zagwarantuję, jak coś. Od razu mówię. A to wiecie, to jest... reklamacji nie przyjmuję. Generalnie to... JR, jebać reklamację i z fartem. Dokładnie. Reklam nie lubię reklamacji też. Także no. Ogólnie też Seba chciał wam powiedzieć, że on nie pracuje dla pieniędzy, tylko on za darmo pracuje. A, no ja tak. Ja charytatywnie zawsze, no. Seba generalnie to gardzi pieniądzem. Weźcie, kurwa, po chujku te pieniądze, kurwa. A jeszcze lepiej, to on gardzi w ogóle robotą, że tak po co w ogóle pracować? No właśnie to nie, no to się kłóci trochę z moją ideologią tutaj, bo to co powiedział Pomidor, to pomówienia, kurwa. Bo to nie jest tak, że ja stronię przed robotą i tak dalej, bo ja uwielbiam pracować szczególnie za darmo, więc co on kurwa pierdoli? Co teraz dawaj, kurde, pojedź na swoją stację i powiedz takie: ja już nie chcę, kurde, pieniędzy, bo ja się brzydzę tymi pieniędzmi. Ja już im to powiedziałem. Powiedzieli: no, to miło, to dostaniesz 11 dni wolnego. No i kurwa, widzisz, tak się załatwia interesy w tym kraju. No to poproś jeszcze raz o kolejne, tym razem 15 dni wolnego. O, no. Najlepiej. Żeby mi wolnego forever nie dali, ale dobra, trudno. Bo powiedz też, że za mało wolnego ostatnio dostajesz. No bo dostaję, kurwa, za mało wolnego, no. I widzisz, i ty zapierdalasz, a kurde, jeszcze przyjdą i ci zamówią hot dogi, no jak tak można w ogóle? Jak tak można? Powiedzcie mi. No powiedzcie mi, jak tak kurwa można, ja teraz... Ja pierdolę, ja teraz zrobiłem w ogóle nie ten przedmiot, co trzeba, no kurwa, świetnie. Zajebiście, ja pierdolę, no. Ja mniej więcej zrobiłem coś takiego fajnego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest fajne, bo to może na pierwszy rzut oka wyglądać jak taki bohomas, ale spokojnie, z tego bohomaza jeszcze coś się wylepi. Na razie będzie takie fajne wejście, kurde, tak w głowie sobie fajne. Już to rozkminiłem. Ja też jakieś tu bohomazy robię, no ogólnie to my kończyliśmy wyższą szkołę bez talencia, więc pamiętajcie, że jeżeli nie podoba wam się to, co budujemy, no to macie problem w sumie, bo no. To lol, macie problem, XD. Ja, dokładnie. Co z kurde, a ktoś was pytał o nie, dobra, Jezus. No to będzie, że Pomidor i Seba to robią serię, że obrażają swoich widzów.
Tak. Już. Wielce Oburzony Królewicz filmem XD. Dokładnie, nie bądźcie jak Zakolnikow TV, który jest wielce oburzonym królewi... Nie, Michał, ja tutaj, ja wyjdę zaraz z siebie. Co ja kurwa odpierdalam, ty? Co się dzieje? Ja znowu... Nie, no... No co to kurwa ma być? Co to kurwa jest? Co to kurwa ma znaczyć? Ja zbudowałem... Znowu zbudowałem asfalt złą... Znaczy skraftowałem asfalt złą stronę. Ja sobie zaraz kurwa dam spokój z tym pierdolonym mostem, bo ja nie wyrobię tego. Nie wyrabiasz psychicznie aż. Wyrabiam psychicznie, dosłownie. Psycha tak zwana is sitting. Is sitting, no siada. No kurde, niedobrze. Siada na buty od Banisza po prostu. Siada na buty od Banisza. Wiesz o co chodzi? Mnie nie przegadasz, bo mi się... No nie! Tak jest, proszę państwa. Jeżeli chcecie więcej cringe'u i żenady, oglądajcie nasz program telewizyjny. Dokładnie. Przygody z Minecraft. Przygody dla z dzieci. Dokładnie. Się dla dzieci. A ja teraz będę jeszcze śmieszniejszy. Uwaga, hehe. Mam nadzieję, że żaden pudelek.pl ani pudelek TV o mnie nie napisze. No wiesz, Michał, bycie no-name'em ma swoje plusy, że żaden pudelek właśnie nie pisze o nas. No wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy byli naprawdę, kurde, tacy bardzo znani i wyobraź sobie, że takie kurwa rzeczy wychodzą. Przecież potem byłyby takie artykuły na zasadzie idole dzieci z podstawówki. Tak, tak, tak. No tak by było pewnie. A oni takie słowa mówią i demoralizują młodzież. No to zawsze, kurde. No ale jak widzicie, nasza seria jest, że tak powiem, dla dzieci, a w szczególności dla, uwaga, 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 bo teraz to będzie mocne, werble proszę. Ta seria nie tylko jest dla dzieci, ale też dla upośledzonych dorosłych, dziękuję. No dokładnie, bo nazywają to ludzie upośledzeni, czyli my, więc no wiecie, no musi ciągnąć swój do swego. Dokładnie. Naszym kochanym widzom pokazać, jak będziesz przechodził obok swojej chaty, jaki zajebisty tymczasowy most zrobiłem, bo to jest kurwa hit. Dobrze, pokażę jeszcze jak. To najlepszy most, jaki może być. Lepszy niż był w naszych w ogóle jakichkolwiek planach. No, w sumie to mogę nawet teraz pokazać, bo będę musiał tak czy siak wziąć z domu trochę kamienia, żeby porobić kamienne półpłytki, ale no mniej więcej tak to będzie wyglądać. No mi się kurwa podoba. Kurwa, mi się podoba, kurwa. Powiem tak, no ten most spełnia swoją rolę. No tyle mogę powiedzieć. Spełnia swoją rolę i to niby najważniejsze, ale i tak XT. No i właśnie nadciągam i widzę, kurde. Co to jest? Co to jest? No i widzisz... Robisz taką budowlę? No to kurwa, dostałeś taką budowlę, no. Zajebiste, nie? Zajebiste, no. Nie ma co. Prima sort, kurde. No ale co, no. No. Idzie przejść? No idzie no przejść. Idzie przejść. Ale, kurde, mi się bloki węgla skończyły. To już inna sprawa. I teraz uwaga, pojawia się taki hejter. Idzie przejść? Idzie przejść. No to na chuj drążycie temat. Dokładnie. Po co? Co? Pamiętajcie, moi drodzy, jebać mosty i z fartem. JM i z fartem. Tak jest. Bum, tsz, tsz, bum, bum, bum. Wiesz, co jest najgorsze? No, że za niedługo 20 minut naszego programu. O Jezu, jak się bawicie w tym, drodzy widzowie, w tym... tej karuzeli żenady, bo ja się zajebiście bawię osobiście. Jej, ciu ciu! Nie, 94 inaczej to robi, on robi takie two, 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 zajebiście, że jest most, chuj, że zrobiony chujowo i tymczasowy na razie. No ale... Dobrze, że jest i ten. Tak, no ale no cóż, no przynajmniej mamy most. To jest najważniejsze, tak?
No dokładnie. Ja No. będę tutaj kończył sobie podłogę. Jak widzicie, my robimy w ogóle zadymy, robiąc też taki spokojniejszy ton, no bo na przykład ja teraz jestem trochę spokojniejszy, ale przez słowa, jakie ja tutaj używam, w ogóle jakich słów używam, to jest, no widzicie, podkreślam to w taki bardzo zadymiarski sposób, więc no niestety tej serii no nie da się normalnie prowadzić, nie da się jej na trzeźwo prowadzić. My Dokładnie, tak także naprawdę no. najebani jesteśmy. Tak, my jesteśmy najebani, co słychać na pewno po naszym głosie i szczerze, dobra, nawet jakby ktoś nam nie uwierzył, że my nie jesteśmy najebani. Ludzie, my ostatnio tak daliśmy w palnik, że ostatnie co bym chciał, to być teraz pijany. Tak. My Kurde, żeśmy, kurde, naprawdę. nawet za bardzo dali w palnik, ale kosztem tego, że naprawdę relacja była prima sort i co jest jeszcze fajne, to to, że zrealizowaliśmy rzeczy, których ja przynajmniej nigdy nie realizowałem na innych relacjach, więc to będzie taka jedyna w swoim rodzaju relacja. A o czym mówisz na przykład z tym zrealizowaniem? No na przykład nie robiłem nigdy z kimś wspólnych testów. O! Tam my ile testów zrobiliśmy, ja pierdolę. No właśnie. Test kebaba, test tego, test tego. No właśnie, a tego nie było na innych relacjach, więc to jest taka jedyna w swoim rodzaju na razie. Dokładnie. Ej, Ale... jak będziesz... Czekaj, jak będziesz chciał iść spać, to powiedz mi. Dobrze, dobrze. Ja na razie i tak poszedłem węgiel, kurde, szukać, ale już mam. Bo ja tutaj, wiesz, normalnie na chacie teraz sobie wszystko ogarniam. Więc ja tutaj cały czas jestem, jak coś przy... O nie! Ogr przylas! Nie! O nie, Szrek cię zabił. Nie! To O nie. nie! Co? O nie, on mi chatę prawie rozje... Nie, w sumie nawet nie prawie, on mi ścianę rozjebał w chacie, no nie! O kurwa. Chodź tu, kurwo, jebana. Jakie dymy, proszę państwa, co tu się dzieje w ogóle? Wypierdalaj. Naprawdę, my lubimy Shreka i wszystko, ale... To już za dużo, jebana. To już za dużo, kurwa. O kurwa, ty kurwo jebana, przestań mi tutaj dobrego kumpla prześladować. No i trzy creepery jeszcze na dole naraz. O kurwa, czwarty jeszcze jebnął. Cztery creepery naraz na mnie spadły. Dawaj, idziemy kurwa spać. Zobacz w ogóle, co on zrobił, no kurwa, jak to wygląda. Ja tu mam trochę cegieł. Jak ty tam miałeś? Ty tak miałeś? Kurwa, czekaj. Dobra, zrobimy łatkę w polski fachowiec, o. Ale jeszcze ten tutaj jest, no kurde, mi nikt... Oj, sorry. Wypierdalaj mi stąd. Dobra, Jezus Maria, czemu u mnie muszą tak tacy celebryci chodzić? No weź ty... No wiesz, dlaczego musisz sobie pochodnie na tym terenie postawiać? Dobra, kładę się spać, leżę, kurde, i kwiczę z bólu. Leżysz i nie wstajesz. Tak, leżę i nie wstaję z żenady. Już ja pędzę do mojego domu, tutaj, o. Ha! Ja pierdolę, ludzie, kurwa, co się stało? Dobrze. Zatem wstałem. Kolejny piękny dzień. Ptaszki ćwierkają, creepery tu łażą, kurwa, w chuje jebane. Nie, serio, kurwa, jakiś... Ja tu, kurwa, będę musiał naprawdę tonę pochodni postawić, żeby się odpierdolili ode mnie raz na zawsze. Teoretycznie moglibyśmy mob griefing wyłączyć, ale w sumie to jest przez to troszeczkę zabawniej, więc... No jest chyba zabawnie, chcesz... ludzie... Nie, niech będzie zabawnie, niech będzie, niech ludzie się ze mnie śmieją. Macie teraz darmową pożywkę z pajaca, hehe. Ogr rozjebał mu chatę. Ale beka, kurde, no bo wiecie, no bo... Von Hatte budował trochę odcinków, no i teraz beka, no. Śmiejcie się. Zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Kurde, jak pewnego feralnego dnia przyjdę do waszego domu, hehe. I oczywiście trzeba będzie zrobić to, co ja też w Minecrafcie. Jak nie mam pomysłu, co robić, albo po prostu chcę się jak najbardziej rozbudować, to wiesz, co robię? Tu jest studnie, które sięga aż do bedrocka. O nie! No. Kurde, no dawaj, kamienne cegły. O! Kurde, ale mi się odbija po tej koli. Macie, chłopaki, tę kolkę jeszcze?
Oj, mi się skończyła, ja wypiłem dzisiaj, niestety. No nie. Ale i tak ci mi. Marcin Najman nie da, więc spierdalaj. Dokładnie. Najman to niech spierdala. Dalej stąd, bo ludzie stąd piją. Że no ja przepraszam Marcinka tutaj, ale no, kolki niestety nie będzie. Marcinku, kolki nie będzie, nie tym razem. Nie tym razem, kurwa. No właśnie, nie tym razem. Ale ogólnie następny przystanek po farmie to ludzie, to naprawdę trzeba magazyn jebnąć i to taki jakiś naprawdę srogi, bo bo kurwa. Bła. Bła. Tak jest, gula. No to naprawdę trzeba będzie taki srogi pierdolnąć ten. Ach, a ja jedyne co to na razie upiększam, kurde, to miejsce zamiast wewnątrz to na zewnątrz, ja pierdolę. No i kurde, kolejny odcinek będzie stawia cegły. A co w następnym odcinku? A może w końcu byś tam na dół zszedł i tam byś coś zaczął robić? Ech. Ech, kurwa. Kurwa. Typowo. Ja idę zobaczyć, czy... czy w naszej starej chacie są jakieś przydatne rzeczy? W sensie jakieś cegły czy coś, nie wiem, wziąć coś, bo... Możesz zobaczyć, czy są jakieś kamienne cegły, żeby nie było, że będę non stop latał i ten, no, ale jeżeli nie będzie, no to tu. No właśnie, bo ja też trochę potrzebuję i też przy okazji chciałem po drodze tam trochę drewna ściąć, więc... No ale jeżeli nie będzie, no to trudno, no widzisz, no trudno. No, i wypierdalaj, bo ludzie chcą tu zjeść. Dobrze. Jezu, no nie, no my to jesteśmy, kurde, no. Zadymiarze, kurwa, proszę państwa, tutaj dymy 24 na 7. Dokładnie, nawet jeżeli możemy mieć przez chwilę dość dymów, to i tak dymimy. To jest trochę taka relacja na zasadzie macie dosyć dymów? Trudno, my i tak dalej dymimy. O. My nie potrafimy. Inaczej. Znalazłem trochę kobla. O. Ja pierdolę, 39 kości? O kurwa, ja akurat potrzebowałem bone meala na asfalt, więc zajebiście. O ja pierdolę, ile my mamy kości? My mamy staki i coś tam. Prawie dwa staki już mam. O kurwa. Dobrze. O co? 2,5 staka? Coś tam jeszcze wziąć z tej starej hawiry? Nie, myślę, że tylko tyle. Żelazo mam u siebie, jakbyś chciał. O. Ale chyba nic już więcej nam nie trzeba na razie, nie ma sensu, żebym tutaj brał. Dobra, idę pościnać troszeczkę drzewek. Dobrze, dobrze, dobrze. Ekolodzy, kurwy. O, i patrzcie, widzicie, tak to teraz właśnie wygląda. Myślę, że budowla wygląda nawet trochę lepiej niż początkowo mi się wydawało. No kurde, no panie, no to wygląda teraz jak... Co? No kurde, Budowa. Budowa, Głowa w betoniarce. Wiesz, co jest najgorsze? Że zaraz będzie 30 minut. O nie, to ja pościnam dużo drzewek to. Końca tego odcinka, proszę państwa. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale nie, naprawdę ludzie, my musimy, kurwa, zanim dobijemy do 20 odcinka, to trzeba postawić, kurde, jakiś elegancki tutaj. No mówię, no my będziemy ciągle budować, ale no wiecie, no trzeba tutaj, kurde, postawić jakieś elegancko się rozbudować, a nie, kurwa, taką totalną biedę reprezentować. No kurwa, biedę wynaleziono przecież na Podkarpaciu, a tu jeden kurde z Radomia, drugi z Pomorza. No kurde. Biedę, że ja we Wrocławiu mieszkam. No mieszkam we Wrocławiu, ale jestem z Radomia, pamiętajcie. Właśnie, to się ma we krwi, a nie kurde. No więc można tak powiedzieć, z Radomia to biedę ma we krwi, ale pamiętajcie, że biedę wynaleziono na Podkarpaciu, więc kurde. Więc proszę zostawić Radom w spokoju, tak poza tym. Dokładnie. A ten kto napisze JW, to zaraz będzie miał wciry. No dokładnie, znaczy JR chodziło ci. A, no tak, tak JR napisał, ale... Innego akurat znaczy.
Ale Joter to wiesz, Joter, no to my tam pana Joter to nawet nie tykamy. No nie, ale przynajmniej się wyrobiłem. Do czasu, do końca, kurde, odcinka się wyrobiłem. Yeah, to teraz będę mógł w środku zacząć robić. Dobra. Spitalam, bo trzeba zakończyć odcinek. Już? No O 30 kurwa. minut. Ale to. Wiesz co, ja naprawdę, ja Polsatowi w tym momencie środkowy palec muszę na chwilę pokazać, bo ja właśnie ściąłem drzewo i zbieram drewno, bo jest wszędzie porozrzucone. A ja zużyło mi tak bardzo siekierę, wiesz, że ja nie będę, kurde, specjalnie dla Polsatu tutaj rezygnował z takich rzeczy jeszcze. O. A wiesz, co jest najgorsze, że się zaraz okaże, że będziemy chcieli się pożegnać i będzie takie tym, 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 tym. No i kurde, będzie uwalone pożegnanie, no ale trudno, no, to wszystko wina Polsatu. Dokładnie. Więc jeśli raz się zagalopujemy i odcinek będzie trwał godzinę, ale tak nam się będzie wydawać, a tak naprawdę Polsat nam od razu zdejmie po czasie antenowym i takie, wiecie, Polsat nam zdejmie, a my takie, ej, zaraz kurde, co wy mówicie, że offscreen coś robiliśmy? No przecież my to wszystko tutaj robiliśmy na odcinkę. No tak będzie, więc dlatego. Manipulatorzy, będziecie mieli dramy, będzie JP, JP i Spartem. Samobójstwo. Pierwsze. Dobrze, dobrze. Hono tu. Aha. Tak więc to by było na tyle z dzisiejszych naszych przygód. Zapraszamy do kolejnych odcinków. No i proszę oglądać też poprzednie odcinki, jeżeli nie oglądaliście, bo tutaj jest, to jest seria fabularna.